jedno z takich popularnych pytań, to jest pytanie o eutanazję jako godną śmierć. Ci, którzy zajmują się w dobrych hospicjach umierającymi, tych, którzy tak jak Matka Teresa towarzyszyli osobom z ulicy, no to jest to pytanie absurdalne, dlatego że takie osoby doświadczają, że jest jedyna godna śmierć, kiedy człowiek znajduje opiekę, kiedy da się mu pomoc medyczną. Nawet gdy tej pomocy medycznej nie ma, jak w niektórych krajach trzeciego świata, że daje mu się wsparcie i człowiek dojrzewa, to o czym mówiłem w pierwszym pytaniu. Świat ten często już zapomniał o zwyczajnych wzruszeniach, bliskości, ciepła, bycia z sobą, rozmów. Dlatego zamiast tego jest często nadmiar konsumpcji, wrażeń, które są dość płytkie. Kiedy człowiek odkrywa, że mając mniejsze możliwości, czasem wykorzystania intelektualne, emocjonalne, mniej czasu, że może właśnie dojrzewać, o czym mówiłem wcześniej. Większość osób czasem przy pierwszej reakcji, kiedy przychodzą choroby, słabości, to czasem mówią, a już mi się nie chce żyć. Kiedy przychodzą zwyczajne trudności, nawet dla ludzi zwyczajnie funkcjonujących, to taki przerywnik, już mam dosyć tego życia, ale kiedy się zaznaje atmosfery ciepła, miłości, to o czym mówiła Matka Teresa, co doświadczyłem w dobrych hospicjach, bo są różne. Tam, gdzie jest ludzki wymiar wspólnoty, ciepła, to ludzie wiedzą, że warto żyć do końca. Dla nas chrześcijan jeszcze jest ten element i wsparcia duchowego przez modlitwę, ofiarę. Niestety przez wielu już trochę zapomniane jest to odkrycie tego, że choroba, starość może promieniować, ale nie przez narzucanie się innym, ale przez promieniowanie, które człowiek ma możliwość dawać innym. Mówię to często i wiele osób nie wierzy, dlatego że tego nie widziało. Ja i wszyscy ci, którzy przez lata uczą się być przy umierających, przy cierpiących, wiedzą, że godna śmierć to jest próbować kochać aż do końca, wzrastając w tym nieustannie. I często osoby także niewierzące, odkrywając wymiar dzielenia się swoim życiem, przebaczenia, przeproszenia, załatwienie spraw do końca, także to mają szansę to odkryć. Dużo łatwiej jest, kiedy się jest przy umierającym, kiedy widzi się, jak człowiek może pięknie umierać, jak może dojrzale umierać. Człowiek wierzący powinien generalnie, też mało kto mi w to wierzy, często o tym mówię, wiedzieć, kiedy przychodzi ten moment. Wiedzieć, przygotować się, pożegnać i ma być to święte. Dlatego Pan Bóg daje każdemu człowiekowi kilka godzin, kilka dni przed śmiercią czasu takiego na święto. Wiele osób tego nie rozpoznaje, ale zawsze jest to szansa od Pana Boga. Niestety pobyt Marianów w Rzymie nie trwał długo, bo Napoleon wypędził wszystkich zakonników, w tym także Marianów z Rzymu.